Witam, z tej strony Brad Prower. Dzisiaj będziemy zajmowywać się wymianą analoga. Po prostu to jest tutorial. Więc tak, dzisiaj będziemy się zajmowywać wymianą analoga. Ze starej zblikowanej konsoli wyciągnę tego analoga, ponieważ jest on sprawny. Ten za to truteń. No już powoli się tam już zacina, styki już powoli nie stykają. Proszę mi zrobić miejsce. Chirurg idzie. No. No to takie fajne na tą gablotkę. Przejdźmy do naszego pacjenta. Mamy tutaj PSP3004, które działa sobie znakomicie. No tylko ma jeden problem, że no już analog nie chce żyć. Wyłączyć go całkowicie, więc najpierw wyjmuję baterię i już powinna być prosta droga do celu. Pewnie zaraz fanatycy, kolekcjonerzy i konsol się wkurwią, że rozpam taką fajną konsolę. No jak się nie ma narzędzi takich w domu, to po co to robi? Boże, lepiej sobie zapauzujcie ten film i przerzućcie go dalej, bo słychać te łamiące się plastiki. Kurde, podstawić ja pierdolę. Wypierdolo. Dobra, odkrywamy wnętrze. O, jeszcze powiem, że będę musiał się napracować przy tym. Bo ponieważ będzie demontaż ekranu znowu, ja pierdolę. Dlaczego ja? No gdybym wcześniej bym pomyślał, w sumie by się dałoby normalnie odmontować, wysuwając i potem z powrotem wsuwając, ale od PSP3004 jest na tą cholerną tasiemkę, którą trzeba jeszcze domknąć. Jak dla mnie bezsensowna zmiana konstrukcyjna, bo przy montowaniu tego ekranu myślałem, że go rozpierdolę całkowicie, co było bardzo przerażające. Nareszcie! Ja pierdolę! W końcu kurwa siedzi to! Wracamy do naszego pacjenta, kurwa. No i co mamy jeszcze tutaj zrobić? No więc tak, zamocować wszystko od nowa. Trzeba. Aha, już wiem jaka jest faza problemu. Że kurwa ta gumka nachodzi. Nie no kurwa, super. Coś czuję, że kurwa wymiana będzie. Tej gumeczki zasranej. A jednak kurwa są! Postaci, że się kurwa gumki spierdoliły. Witam po 4 godzinach, jasna krew nie jasna zaleje. Postanawiam, że wymieniam kurde, no bo jest bardziej mniej żółte i tak dalej. Przyda się jako... No i znowu muszę montować te tasiemki, kurwa, teraz nie chcę mi się ich robić, naprawdę, ja pierdolę.
nieaktywny. Staszek Szybki jest. Stanisław Monderek to autor krótkiego fanfilmu i parodii Stars in Black. Nazywam się Stanisław Monderek. Przedstawiam parodię zwiastuna filmowego. Kojarzycie to pewnie z pierwszych uploadów na YouTube, Google Videos. Mieliście to na telefonie. Przypomina mi to też inne parodie filmowe ze wczesnych lat 2000, co miałem na telefonie. Kurwa, wyłączam, to było z prawa autorskie. Wybacz mi, Kaspir. Pora uruchomić to ustrojstwo. No i sobie to jakoś działa. No i co ja mam powiedzieć, no? Po prostu działa i tyle. Dobra, to więc trzeba jechać tutaj do Arkadii, żeby pojechać po tego Kerfusia. To przecież wszyscy wie... Kurde, psy mnie gonią, a ja muszę do Kerfusia. O kurwa, ale flipa zajebałem. No i sobie zrobię screenshota, zajebiście będzie. No i co teraz? No i działa, więc dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli uważacie, że efekt mojej pracy był zajebisty, to dobrze. A jak był chujowy, to też dobrze. Dobra, idę sobie stąd, bo ja się ani pozbieram po tym wszystkim. Ja pierdolę, 6 minut materiału, pojebało mnie coś. I prawie tylko 730 MB. Mało. Jak na niektóre moje filmy, które ważą po 1 giga. Ale jestem zadowolony. Życzę wam wesołego 2023 roku. Kurwa!